dawaj. Cześć kochani, witam Was w nowym vlogu. Witam Was dokładnie w sobotę. Jest tak gorąco. Właśnie wróciłam do domu po dniówce z neonatologii. Wyprowadziłam jeszcze mojego psiaczka na spacer. Zaraz Wam go pokażę. Ale jest po prostu tragedia i dzięki Bogu, że w pracy miałam klimatyzację i w mieszkaniu też mam, więc przed chwilą sobie odpaliłam i się chodzimy. Oczywiście przygotowałam sobie arbuzika i zaraz będziemy jeść jeszcze kolację z moim malutkim syneczkiem, Akselkiem. Pokażesz się, Dzidziuś? No cześć! No cześć! No cześć! Akselka mamy od wtorku, więc jest z nami niedługi czas, ale już się tak super zaklimatyzował. Powiem Wam, że to jest taki mądry szczeniaczek. Załatwia się na dworze. Wiadomo, czasami jeszcze zdarzy mu się w domu, ale zawsze na macie. Plus we wtorek pierwszy raz wyszedł z nami na spacerek. I wcześniej nie chodził na szelkach, ale uznałam, że nie wezmę na spacer zwierzaka latającego luzem, jeśli on jeszcze nie jest do nas przyzwyczajony. I założyłam mu szeleczki i powiem, że od razu latał w nich tak, jakby ich nie czuł, więc naprawdę super, bo wiem, że niektóre psiaki nie mogą się do nich przyzwyczaić, denerwują się, drapią albo po prostu czasami zamierają w bezruchu, ale Akselek radzi sobie świetnie, noce przesypia całe z nami, więc to jest po prostu jakiś cud. No, ja dzisiaj byłam w pracy, Akselek był z narzeczonym na wiosce, więc wylatał się, wybiegał i to jest po prostu teraz martwe zwierzątko, zmęczone jak nie wiem co. Jutro mam dniówkę u siebie, więc te dwa najgorętsze dni spędzę w pracy. Niestety nie poopalam się, ale jakoś to przeżyję. No i następny tydzień też mam w miarę pracowity, bo mam troszkę tych dyżurków. Dwa dni mam, można powiedzieć, delegacji szkoleniowe, ponieważ będę robiła kurs krwiodawstwa, jestem wysłana z zakładu pracy. No a tak to każdą wolną chwilę spędzam z tym maluchem. I jak pierwszego dnia wstawiliśmy go do legowiska, to już się tak cieszyłam, bo był w nim zakochany, cały czas w nim leżał. Ale wieczorem oczywiście zabrałam go na kanapę, żeby poczytał ze mną książkę. I teraz tylko kanapa i tylko łóżko, a legowisko jest od zabawek. I on chyba sobie policzył, ile ma zabawek, bo jak nie ma chociaż jednej piłki w legowisku, to niucha, aż znajdzie, zaniesie do legowiska i wtedy może spokojnie pójść spać. Więc naprawdę bardzo mądry piesek. A co szczekasz? Że cię nagrywam? No chodź, no chodź, no cześć. No cześć! Więc jak widzicie, moje maleństwo już Was przywitało. Jeszcze jestem nieumalowana po kursie krwiodawstwa. Więc wczoraj i dzisiaj miałam kurs, dzisiaj miałam egzamin. Zdałam, zaliczyłam, mam z głowy. Teraz sobie z Akselkiem siedzimy. On wygląda przez okno w moim pokoju, a ja będę siedziała i coś kombinowała, planowała. Muszę sobie rozplanować, kiedy, jaki filmik. Jak na razie postanowiłam, że vlogi będę mieszała z filmikami tematycznymi. Tutaj zerknijcie, jakie śliczne kolczyki dostałam od narzeczonego na rocznicę. Co prawda rocznica za dwa dni, ale śliczne. Z diamencikiem. Chciałam takie kolczyki, które będę mogła nosić na co dzień do wszystkiego i takie dostałam. Mój Akselek, nie chcę prześwietlić, ale leży sobie na poduszce kocyku i szczeka dosłownie na każdego pieska, którego widzi z okna. Zamówiłam sobie nową torebkę do szpitala, ponieważ ta wcześniejsza, moja czarna, całkowicie się starła i powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie o wiele mniejsza. Jest ogromna, ale Wam pokażę. Kupiłam sobie taką różową torebkę. Ona nie jest tak ostra, jak wydaje się tutaj na kamerce z Wolczanki. Tutaj z dodatkową kieszonką, powiedzmy na identyfikator, żeby mieć cały czas na wierzchu. I jedną ręką nie daje rady. Mało uszczelniane dno i tutaj taką jedną kieszonkę, powiedzmy na klucze, portfel, jakieś ważne rzeczy. Zapinana na zameczek, więc jest super długie te rączki, więc mogę sobie zawiesić na ramię. Tylko, że jest naprawdę bardzo duża. Chociaż obstawiam, że jak już zapakuję tutaj swoją kosmetyczkę do pracy, mundurek, jedzonko, to będzie akurat.
Różowa, zobaczymy ile mi potrzyma. Kupiłam dlatego, że na Włóczance były po prostu super promocje i ta torebka była przeceniona ze 150 zł na 40. Cześć kochani, witam was już wieczorem. W środę po dyżurze, nie wiem czy widać po mnie, ale jestem zajechana, patnięta. Chyba jeszcze w życiu nie miałam tak ciężkiego dyżuru, znaczy nic ciężkiego pod względem stanu pacjentów albo jakichś akcji, ale wyczerpującego fizycznie. Tragedia, ja po prostu dzisiaj nie czuję nóg, jestem totalnie wyczerpana. Już zasnęłam na chwilę na kanapie, teraz obudziłam się na spacerek z pieskiem i leżę. Zaraz wstanę, moje ząbki, pójdę po prostu spać. No ale tragedia, cały czas jakieś roszady na oddziale. Pierwszy posiłek w pracy zjadłam o 16 z hakiem, koło 17. Więc tragedia. Nawet nie miałam czasu sobie kawy zrobić, żeby cokolwiek popijać w trakcie. Nie miałam czasu nawet uznieść wszelką dokumentację, wszystko nadrabiałyśmy po południu, bo było tyle roboty. Więc cieszę się, że jutro mam wolne. Jedziemy z narzeczonym do Wrocławia na 5. rocznicę. I co? I trochę sobie odpoczniemy. Więc wstaję, myję ząbki, nakładam kremik i idę spać. Do zobaczenia jutro. Tak, zmęczone dziecko po spacerku, tak? Moje bestie. Cześć kochani, witam was. Ja właśnie wróciłam po całym dniu latania. Wczoraj wam mówiłam, byliśmy dzisiaj we Wrocławiu. Byliśmy na go-kartach. Le Mans Wrocław. I oczywiście Anita jak to Anita, z dwóch wykupionych przejazdów przejechałam się tylko raz, bo wystraszyłam się po tym pierwszym i uznałam tak jak wtedy, za pierwszym razem, że już nie chcę jechać dalej. I z tym Le Mansem mam taki problem, że jest to naprawdę nowoczesny, bardzo fajnie zorganizowany tor, ale przez to, że on jest tak naprawdę dobrze dopracowany, jeżdżą tam osoby, które mają naprawdę super czasy i ja po prostu spowalniam ruch. Jak wszyscy mieli czasy, powiedzmy minutę i 3 sekundy, minutę i 10 sekund, co ja miałam prawie 2, hamowałam do zera, zjeżdżałam na bok, jak widziałam, że jedzie ktoś za mną. I mnie to po prostu stresuje, że ja jestem taka powolna, a wiem, że osoby za mną chcą wykręcić naprawdę dobre czasy. I zrezygnowałam. Jakiś czas temu byliśmy też na innych go-kartach we Wrocławiu, ale nie pamiętam, jak one się nazywały. Stary tor, stare go-karty, nawet bez pasów, bez ekraników, bez niczego. I tam się super jeździło, ponieważ 100% osób to byli tacy sami amatorzy jak ja, więc nie czułam się taka zestresowana. Później byliśmy oczywiście w pasibusie. Jak ja tęsknię za pasibusem, szkoda, że nie ma go już w moim mieście, bo się zamknęli. I oczywiście zjadłam bebka juniora, średnio wysmażonego, z fryteczkami, z sosem różowym i lemoniadą. To było najlepsze, co mogło mi się dzisiaj przytrafić. Wróciliśmy, chwilę posiedzieliśmy z dzieckiem, z naszym pieskiem Akselkiem i pojechaliśmy jeszcze na bowling u nas w mieście razem ze znajomymi. Później tam wypiliśmy sobie drinka, później pojechaliśmy na drinki do takiego pubu u nas w mieście i jak widać wróciłam padnięta do domu, po prostu padnięta, nie czuję już nóg. Tak samo zresztą jak wczoraj, a jutro mam dyżur. Więc zaraz biorę się jeszcze na szybko za montowanie tego, co prawda, krótkiego vloga, bo chyba będzie krótki. Montujemy i idziemy spać. Jeszcze spakuję się od razu na jutrzejszy dyżur, by móc jak najdłużej pospać, bo jestem padnięta. Widzimy się za tydzień w następnym filmiku. Będzie to już filmik tematyczny, ponieważ teraz vlogi przepratam z filmikami tematycznymi. No i co? Buźka i do zobaczenia! Not
again. So let's go.